Tam, tam, tam. Cześć, z tej strony Nitek. Mimo tego, że nie poznajecie tego kolesia, jest to Sam Fisher! Sam Fisher, który już nie jest Michaelem Ironsidem, a właściwie Michael Ironside nie jest już samym Fisherem. Czy jest to decyzja dobra, czy zła? Ocencie sami, w każdym razie nie przeszkadza. Przygotujcie sobie też dużo picia, jakiegokolwiek, dużo jedzenia, ze względu na to, że ta gra ma strasznie długie misje, a chciałem pokazać wam całą jedną, żebyście mieli obraz dokładnie rozgrywki, co może trochę potrwać i rozegram jakąś tam misję, którą już obstrykałem, ze względu na to, że uniknę tym samym tego, że filmik nie będzie trwał godziny z hakiem, tylko może się zamkniemy w pół. Może. To, co tutaj widzicie, to Paladyn. Paladyn jest samolotem, na którym swoją bazę operacyjną ma... Właściwie w którym swoją bazę operacyjną ma czwarty Echelon, czyli cała właśnie załoga wesołego Sama. To jest taki hub, gdzie możemy porozmawiać z postaciami, możemy też wybrać się na inne misje. Coś jak w Assassin's Creedzie, ten świat realny poza Animusem, no jest to tutaj zastosowane i nawet sprawdza się. Możemy tutaj z kimś pogadać, możemy się dowiedzieć jakichś nowych detali o misji i możemy też podjąć misje. Misje poboczne. Taraaam! Tak, dobrze słyszycie, Splinter Cell ma teraz misje poboczne. Gadając z tą babeczką, to jest Grimm, znana ona jest z poprzednich części, mamy także dostęp do upgrade'ów statku, przepraszam, samolotu, nie wiem co mam z tym statkiem, i podjęcie właśnie misji pobocznych. Zrealizowanie wszystkich tych misji pobocznych zaowocuje nowym ekwipunkiem, więc myślę, że warto się starać. Co jeszcze warto wspomnieć na szybko o tych misjach, to to, że można je rozgrywać w pojedynkę lub też w trybie kooperacji ze znajomym. Przed wami ekran upgrade'ów samolotu. Jak widzicie, no zbieramy fundusze. Jak zbieramy fundusze, do tego dojdziemy zaraz. Natomiast to chciałem wam pokazać, że jest taka możliwość, jest na co tą kasę wydawać. Ja tu gdzieś widziałem, że coś mogę kupić. No, też uczynię, a nie, niestety już nie mogę. Widzę, że Paladyn ma level 7 z 20, więc jeszcze trochę przede mną. To 4E Multiplier, który jest pod samolotem. Tutaj widzicie na dole. To mnożnik punktów, które zdobywamy za misję, ale o tym również za chwilę. Skoro żeśmy pokryli tutaj podstawy, wybierzmy się na jakąś misję. Nie jestem pewny tylko, czy zaniżać poziom trudności. Może pokażę wam ten, na którym gram. To jest, myślę, że to jest odpowiednik harda. I też taka gra jest, no jest trudna. Zagramy misję drugą. Tu jak widzicie, na tej mapie macie właśnie listę misji dostępnych pobocznych. Jest tutaj też dostępna misja z wątku głównego. Są szpiedzy kontra najemnicy, to jest tryb online. Ja w to jeszcze nie grałem, więc nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Tym zajmiemy się może następnym razem, jeśli będziecie chcieli. Albo nie zajmiemy się tym w ogóle. Natomiast no jest tryb też nie kooperacyjny, tylko przeciwko sobie, bo myślę, że on tam na tym polega. Nie wiem, co to jest ta żółta kropka. Żółta kropka to jest, zdaje się, nie wiem co. To jest jakaś pewnie misja dodatkowa, bo też są jakieś misje dodatkowe niepowiązane z wątkiem głównym, albo one jest powiązane. Nie wiem, nie podjąłem ich, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć. No jest tych misji tak naprawdę trochę. Co prawda te misje poboczne opierają się trochę na okrojonym trybie multi, no ale warto wspomnieć, że są i skutecznie odciągają od zabawy, bo są piekielnie trudne, naprawdę są piekielnie trudne. Ja już tutaj włączę filtr. Włączymy jakąś starą misję właśnie z wątku głównego. Tylko którą to chciałem wam pokazać? Safe house może nie? O, weźmy tutaj tą misję, gdzie tak jest trochę tak poprzeplatane. Standardowy briefing, nie będziemy tutaj tego słuchać, żeby wam nie spoilować. Filmiki pozwolicie, że też przeskoczę. Mimo tego, że no tutaj akurat się nic nie dzieje, więc nie ma co tutaj oglądać. Natomiast no nie chciałbym wam zespoilować fabuły, a obecnie to nam może z 10 minut tego filmiku, więc myślę, że warto to przyspieszyć. Jak widzicie, tryb trudności realistic, jest perfekcjonista, z którego wymiękłem i musiałem podziękować, bo najzwyczajniej w świecie nie dawałem sobie rady z nim. Jest rookie, jest normal, jest realistic, gramy realistic, a co tam, odpalamy misję, bla bla bla. Ale w ogóle nie powiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż, za chwilę. Jak już mnie zaskoczył ekran ekwipunku, zajmiemy się tym. Mamy ekwipunek, tego nie było we wcześniejszych Splinterach, więc jest to nowość. Za sfarmione pieniądze, które dostajemy za wykonywane misje, właściwie w misjach dostajemy punkty za czynności, które na sam koniec misji przeliczane są na dolary. Te dolary lokujemy m.in. w upgrade'ach samolotu, co już widzieliście, ale także wydajemy je na ekwipunek, tak żeby nam się potem grało łatwiej. No też czy tam jest łatwiej tak do końca, no to już musielibyście ogarnąć to sami.
ale myślę, że jednak pomaga ten kwipunek sporo. Ze względu na niektóre misje, no warto inwestować pieniądze w te rzeczy. Weźmiemy ten granat dymny, te wykrzykniki to jest taki rekomendowany ekwipunek na misję. Nie zawsze się to pojawia, ale jest. Możemy też kupować nowe gogle. Jak widzicie, nafarmiłem tych pieniędzy tyle, one jakoś chyba są trochę niezbalansowane. Ktoś się gdzieś pomylił przy przeliczniku, lecą strasznie szybko te pieniądze, więc już mam najwyższy level gogli. No tak naprawdę jestem takim samym Fisherem, który był od początku w pierwszej części, on byłby tam na maksa wypasiony. No tak tutaj jest z tymi goglami. Możemy też kupować sobie ciuchy. Ciuchy wpływają tutaj na atrybuty z prawej strony, jak widzicie. Więcej zbroi, więcej stealthu, rękawiczki odpowiadają za operowanie bronią. Spodnie na przykład umożliwiają nam branie więcej rzeczy. Fajny patent generalnie. Jest o co tutaj powalczyć. Ja akurat zainwestowałem stealth, bo lubię się skradać. I o dziwo, ta gra nie jest Splinter Cell Conviction i skradania. Jest tutaj masa, jest naprawdę masa skradania, więc nastawiamy się generalnie gameplayowo na skradanie. Tego stroju nie widzę, bo te japonki, które on ma na klacie, trochę mnie przerażają, więc nie widzę go, żebym ja w nim grał, dlatego też go nie wybieram, a poza tym widzę, że już mi tutaj statystyki stealth obniża, ale pozwala brać więcej rzeczy. No ale japonki ma na klacie, sam Fisher z japonkami, nie, to nie jest ten deseń. Są też stroje, które są zablokowane. Tak jak mówiłem wcześniej, za robienie tych misji pobocznych możemy odblokować też właśnie ekwipunek, no i to były na przykład spodnie. Podobnie jest też aplikacja, to nie podobnie, tylko jest aplikacja na telefony z Androidem, bo akurat taki mam, więc wiem, że jest. I aplikację ściągamy i tam jakimś pająkiem smagamy i można odblokować również, on jest połączony ze Splinter Cell Blacklist i tam zarabiamy dolary i też jakieś tutaj widziałem gadżety można odblokować grając w tamtą grę. Niestety nie jestem w stanie wam o niej nic powiedzieć, bo na moim HTC One X Plus aplikacja ta najzwyczajniej nie włącza się, więc jestem w plecy o kawałek ekwipunku. Dobrze, że przynajmniej za darmo, więc nie mam o co psioczyć, ale też fajny taki ukłon, no bo jakieś tutaj rozwinięcie idei DLC, no i zwłaszcza, że jest za darmo. Wróćmy do tego, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego Sam Fisher znowu został powołany do akcji. Otóż filmik otwierający całą grę zrobił taką parówę ze mnie, że no, po prostu w zasadzie, o Jezu, muszę w to grać! Co też cały czas czynię nieustannie i w ogóle nie mogę się od tej gry oderwać tak naprawdę. Generalnie, o co w tym wszystkim chodzi, wjechało paru kolesi, złych kolesi oczywiście, do bazy amerykańskiej i zostawiło tam z populacji zero. Zero populacji zostało w tej bazie, nawet baza sama już nie została, no co tutaj dużo gadać. Otwarcie iście hollywoodzkie, Hollywood na to patrzy, mówi I like it, podoba mi się, brałbym. I nasz Sam Fisher oczywiście odkrywają tam, no właściwie odkrywają, to właściwie sami ci panowie nazywają się inżynierowie. I inżynierowie chcą, żeby Ameryka wycofała z krajów wszelkich swoje wojska. Takie mają proste żądanie, tam Ameryka ma zawołać chłopaków do domu. No jak wiadomo, Ameryka z terrorystami nie negocjuje, jest Sam Fisher posprząta wszystko. No taki jest trochę człowiekiem od przeprowadzek, tutaj komuś wrzuci do kosza na śmieci z miejsca zamieszkania, tutaj komuś zrobi dodatkową dziurę koło nosa. No wiadomo, Sam Fisher, no jak się patrzy. Gra toczy się głównie w dzień, w nocy, natomiast mimo tego, gdziekolwiek się nie toczy, tak naprawdę jest większy nacisk nałożony na właśnie skradanie, więc no nie jest to Splinter Conviction, co zresztą zaraz zobaczycie, że każda próba wyjścia z cienia kończy się kaplicą i wywozem na śmietnik. No, taki poziom trudności, no, nie zwalałbym tego na to. Myślę, że jednak jest to nacisk i taki ukłon w stronę graczy. Podobnie jak właśnie ta sekwencja otwierająca, która nieodłącznie kojarzy mi się z Pandora Tomorrow, a tam była właśnie taka scena, która pamiętam, że jak byłem, to chyba w ogólniaku byłem, bo to... Nie, 2004. Nie wiem, gdzie ja byłem w 2004. Coś robiłem na pewno ciekawego, bądź nie. Chyba w ogólniaku byłem. Chyba. Albo już studiowałem. No w każdym razie był kisiel w majtkach, jak tam sekwencja otwierająca była i goście gadali przez telefon i jeden z nich tam powiedział Pandora Tomorrow i nagle gówno uderzyło w wiatrak, rozbryznęło się i zaczęła się akcja. Po prostu ja byłem tam posikany, to było podobno właśnie reakcja była w Splinterze, muszę grać. O tym już mówiłem zresztą. Dobrze. Przejrzymy ekwipunek, mamy też możliwość tutaj zadawania ciosów nożem, ciosem tam z karata możemy komuś przywalić, więc jak odeślemy kogoś z karata, no to oczywiście on traci przytomność. Dobra rzecz. Czekajcie, tutaj włączę sobie sonar. Mamy gogle, które pracują w nocy.
Tak, widzicie, on standardowo. Gogle pracujące w nocy, dobre. To kto widzi? Mamy Sonar. Sonar puszcza sobie fale, coś jak w Batmanie widzieliśmy. No wiadomo, to kto nie. Wiadomo co to jest, kto nie wie, to się zaraz dowie. Puszcza tą falę, ta fala tam się odbija, wiadomo wtedy, gdzie są przeciwnicy. No widzimy tutaj dwóch delikwentów, oni gdzieś tam za ścianą są, jest to bardzo pomocna rzecz, ten sonar. Po odpowiednim rozbudowaniu wygląda właśnie tak, jak go widzieliście przed chwilą. No wcześniej on jest taki nijaki czarno-biały i za dużo nie widać. Jak widzicie, przyczajony jestem w cieniu, zapalił mi się tam lampka, czy tam wskaźnik. Kiedyś to pamiętam, że był Sony Ericsson, sam Fisher miał na plecach, ale widocznie Sony już nie chciało mieć promocji przez sama Fishera i telefon jest taki bardziej no-name, już nie ma takiej kryptoreklamy. No, prawie mnie zauważył. Znaczy właściwie zauważył mnie, ale nie zdążył krzyknąć. Sprzątnijmy go szybko. O, tam idzie jakiś koleś, widzę. Tego radaru też od początku nie ma, to właśnie zyskujecie upgrade'ując statek, na przykład właśnie ten radar. O czym warto wspomnieć w tej grze, to to, że zostało do niebotycznych wręcz leveli dźwignięte poziom sztucznej inteligencji. Ci wojacy naprawdę ich się trudno ściąga. Standardowych wojaków, no niby on sobie tam stoi, no i sobie stoi. Ale może w pewnym momencie zastanawiać się, gdzie jest jego kolega, z którym rozmawiał przed chwilą. I to jest największy szok w ogóle i mindfuck, jaki ta gra mi zaserwowała. Wow, znowu stepty! Dobra, mamy go. Ale się zlękłem. A wiadomo, nie chcemy alarmu, trochę tutaj taki ninja się zrobię. Pokazać wam esencję tej gry, no w końcu trzeba. No i generalnie był taki właśnie motyw, że dwóch kolesi sobie rozmawiało, no to ja pomyślałem, a skończyli gadać, no to przecież bierzemy tego pierwszego, no bo kto się nim zainteresuje, że go nie ma. No i ku mojemu zdziwieniu ten drugi koleś zaczął tam gadać sam do siebie, gdzie jesteś, coś tam, zaczął tam świecić latarenką, bo to było akurat po ciemku, i zaczął go szukać. A ja tu siedzę, oczy jak 5 złotych, nie wiem o co chodzi, on go szuka. W życiu się z tym nie spotkałem, żeby w grze skradankowej właśnie to był najbardziej absurd, największy absurd w ogóle wszelkich gier skradankowych było właśnie to, że można było sprzątnąć kolesia sprzed nosa drugiego kolesia, a ten drugi koleś sobie tam siedział, fajki palił i sobie generalnie nic z tego nie robił. Tutaj tak nie jest, tutaj trzeba się trochę jednak nakombinować i namęczyć. Dróg na tych wszelkich mapach, które będą przed wami, właściwie na których będziecie wyszaleć, jest masa. Oprócz takiej standardowej, która jest w miarę taka prostolinijna droga, która wydałaby się oczywista, warto poszperać, bo naprawdę jest ścieżek masa, więc to nie jest to wszystko takie oczywiste, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. No tutaj jakimś latamy jakimś dronem. Ten dron jest potem dostępny, można go sobie wykupić. Ja już akurat to zrobiłem, więc tym dronem również mogę operować, kiedy chcę, więc to nie jest tak tylko, że ja mam go tylko w tej misji, ale tak było na początku. Okazał się niezbędnym gadżetem do zahaczenia o jedną misję, gdzie tam był taki motyw, że chodził jeden koleś dookoła placu, tam były jakieś samochody, na samochodzie jednym stał drugi koleś, który był akurat się rozglądał tak jakby w trzy kierunki, on tam sobie łaził prawo, lewo i do przodu i chodził też koleś w pancerzu, którego nie da się ściągnąć standardowo z boku, znaczy tak en face, nie można go znaleźć, mu przywalić, jak widzieliście, jak robiłem to przed chwilą, tylko trzeba go zachodzić od tyłu i to jest jedyny sposób, żeby sprzątnąć go cicho, ale był też snajper. I ten snajper to był cierń w dupie. No jakbyście siedli na jakieś uszkodzone krzesło, wbił wam się cierń w tyłek, a was boli, ten snajper również bolał. On tam sobie mierzył, niby było widać ten laser, ale sprawiał straszne problemy. No i do momentu, kiedy nie kupiłem sobie właśnie tego gadżetu, o Jezus Maria, ile ja się nacierpiałem w tej misji. Zwłaszcza, że te wszystkie misje poboczne, o czym warto wspomnieć, nie posiadają checkpointów. Więc za każdym razem, kiedy popełnicie błąd, czekajcie. Kiedy popełnicie błąd, misję poboczną lecimy od nowa. No jest to spowodowane tym, że no one są też koopowe, więc no jestem w stanie to zrozumieć, że tam tego nie ma. No ale też jest to fajnie, bo jest też trochę trudniej. Wiecie, wyniesiemy go w ogóle z tego. A nie, dobra, patrzcie, schowamy go do tej skrzyni. Tutaj jak przytrzymacie X trzymając go, no to od razu go chwytacie. Ja tego nie robiłem wcześniej, więc się zastanawiałem, gdzie się to podziało, bo ta opcja... O Jezu! Ale bez sensu. Dobra, powiem, miałem dostać punkty za to, że go schowałem do tego śmietnika. Ja go niechcący wrzuciłem, bo pomyliłem guzik i punktów mi nie zliczyło. No, kapa. Trudno. Tak, no i właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ten dron okazał się no, niezbędny. Niezbędny, ja wiem, no, dałbym radę bez niego, raz mi się tam udało przemknąć koło nich, no ale jak nie udało mi się koło nich przemknąć, to godzinkę tak sobie tam spędziłem właśnie latając i zaczynałem co chwilę tę misję od nowa. No nie każdy może to lubić, no bo wiadomo, że chciałoby się zagrać jednak jakiś dalszy ciąg, a tutaj nie ma jak. Generalnie gra się bardzo fajnie, jak widzicie, no kombinowania jest masę, jakieś tutaj dziwne cuda czy nie, jakieś ściany się przykleją, w ogóle można tu piętro niżej zejść, sam jest wygimnastykowany, nie ma jego takiego signature move, takiego znanego ruchu, tego szpagatu, który on tam robił w tych ciasnych korytarzach, z tego co ja pamiętam, on w tych grach go w ogóle i tak zrobił tylko z 2 lub 3 razy było miejsce na to i był to taki ruch, no fajnie, że był, ale jakoś taki był specjalnie, jakoś super może nieprzydatny.
Jeżeli zrobiliście go więcej razy, no to gratuluję, ja jednak no nie dałem rady zrobić go więcej razy. Generalnie to, o czym mówiłem, te punkty za misję. Punkty za misję dostajemy za wszystko, co robimy właściwie. Zaraz zobaczycie. Czekajcie, zbiję sobie, bo chcę tam sobie przemknąć. Teraz nie wiem, czy oni mi tu nie przyjdą do góry. Na wszelki wypadek podłożymy taką minę, która powoduje paraliż, więc nie zabiję go, ale jak przyszedłby tu ktoś, to go zneutralizuję. Tak, jak mówiłem, gra punktuje za wszystko, co robimy. Punktuje za każde morderstwo, za każde przyduszenie. I punktuje właściwie nasz styl rozgrywki. I można dostać za każdą misję tak naprawdę właśnie 3 takie odznaki, można zmasterować. Więc o co w tym wszystkim chodzi? No mamy, możemy przejść jako duch, więc jesteśmy niewidzialni. Atakujemy po cichu, z ukrycia i w ogóle. A nie, tam chyba w ogóle już mamy być niewidzialni. Tam można robić właściwie nic. I dostajemy wtedy punkty ducha. No to są te wszystkie stealth kille, stealth wszystko. No nie, stealth kille. No właśnie, kurde, sam już teraz pogubiłem, jak tak mówię. To nie bardzo wiem, co on tam punktował jako na tego ducha. Natomiast no jest też pantera. Pantera porusza się po cichu, ale też zabija, więc on tam musi w takim razie za neutralizację taką pokojową. O, właśnie tu jest koleś w zbroi, jego można załatwić tylko tył. I chyba mnie zauważy właśnie, bo nie widzę innej możliwości. Czekajcie. Udało się. Okej. Okay. Brakuje mi trochę tych momentów, że niektórych kolesi można było przesłuchać, jeszcze się z tym nie spotkałem. Chociaż, no tak jak mówię, niedawno odkryłem dopiero możliwość chwytania tych kolesi, żeby nie wydawali dźwięku jak spada, jak przewracają się. A wydają ten dźwięk i kolesie to słyszą. Wróćmy jednak do tej punktacji. Jest ten tryb ducha, jest też tryb pantery. No to jest właśnie takie bardziej agresywne przenikanie, więc no taki zabawowy, tak jak ktoś lubi. No ja raczej staram się tutaj jednak grać sobie na ducha, bo lubię po prostu się skradać i mam takie braki w tym skradaniu, że głowa mała. Więc jako, że gra wróciła niejako do korzeni pod tym względem, tak też ja po prostu bawię się w ducha. Możemy też grać Rambo Style, ale na tych wyższych poziomach trudności ciężko się gra Rambo Style, więc raczej nie podejrzewam, że to jest jakiś taki styl rozgrywki narzucony przez twórców do takiej odznaki. On po prostu się zdarza. Zdarza się, no bo czasami jednak albo się pomylimy, albo będziemy chcieli na przykład Rambo Style po prostu ich zabijać. No to jest otwarta walka, po prostu otwarty ogień. Bierzemy wtedy największe gany. Tam nie pokazałem wam, że można kupić jeszcze pistolety, można też kupić karabiny. Więc wylatujemy pewnie uzbrojeni po zęby i naparzamy we wszystko, co lata po mapie. I pewnie tak po prostu masterujemy sobie te odznaki. Dlaczego one są? Do tego, żeby były, no bo w końcu no, kto nie lubi walczyć o wirtualne trofea, które nie są takie wirtualne, jak powiedział Kevin Butler na konferencji Sony chyba w 2011 albo 2012. To była w ogóle dobra konferencja na tym E3. Koleś, którego nie ma, który nie istnieje, zrobił największą furorę i najlepszy pokaz, jaki tam był wtedy. Jak ktoś nie zna, może poszukać na YouTubie. Dobre show. No tak jak mówię, lubię sobie tutaj tym duchem. No i na końcu właśnie podliczę nam, co tam robiliśmy. Tam ciała schowaliśmy, czy tam stealth kille robiliśmy, czy ubijaliśmy z ukrycia, czy ubijaliśmy podczas walki. To wszystko jest przeliczane na punkty, a punkty przeliczane są na kasę. Więc warto tutaj zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę największe punkty dostajemy za to, że o nikogo nie zahaczamy. Więc przenikamy sobie i nikomu nic absolutnie nie robimy, więc wtedy dostajemy najwięcej punktów. Więc im więcej punktów, tym więcej kasy, tym więcej ekwipunku, bla 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 bla. No wiadomo, o co chodzi, marchewka musi być dla gracza, żeby jednak zabawę chciał kontynuować, ale jest to fajny dodatek do serii Splinter Cell, której zawsze brakowało jakiegoś tam motywu, żeby ją powtarzać, a właściwie tę misję, żeby powtarzać. Aczkolwiek dla mnie wystarczy, zabijemy teraz tego kolesia, ja go oszczędziłem, wiem co się stało, ale zabijemy go teraz. O. Ma teraz więcej otworów do oddychania. O, taki twardziel, jestem sam. Okej. Okay. Wcześniej go nie zabiłem, więc on sam się wtedy zabił, pociągnął za spust i się zabił, więc tak czy siak zabił się. Przepraszam za spoiler. No ale jak już to oglądacie, no to widocznie tak chcecie się coś o tej grze dowiedzieć. Więc, no, te wcześniejsze splintery nie miały tej marchewki dla gracza, aczkolwiek ja tak grając tego splintera taką czuję potrzebę, a właściwie mocną chęć powtórzenia sobie tamtych wszystkich splinterów, no bo gra mi się teraz dobrze tak naprawdę, no co tu ukrywać. Fajnie się gra. Dawno nie było takiej gierki z takim fajnym skradaniem. Nawet Deus Ex Human Revolution, którego przyszedłem całego nie zabijając nikogo, skradając się i w ogóle, nie sprawił mi jakoś tyle frajdy, co właśnie Splinter Cell.
No może nie wygląda jakoś super, na Ultra na pewno go sobie odpalicie, to jest zmodyfikowany silnik Unreal Engine, więc dość znana zabawka twórców. Także jeżeli gry na tym silniku pykają wam płynnie, no to myślę, że Splinter Cell również da radę. Co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, chciałem też powiedzieć, że kolesi nie da się też... To już tak wracamy do omawiania Splinter Cella. Znowu zadryfowałem paszczą, gębą i w ogóle myślami gdzie indziej. Jakoś tak lubię, jak gram. Wiadomo, to są luźne gadki. Pamiętajcie, że w luźnych gadkach siedzimy, gadamy i nie edytujemy tych filmików. Więc co zostanie powiedziane, to zostało powiedziane i nie da się tego odpowiedzieć. Anyway. Kolesie często, którzy patrolują te ulice, no w ogóle miejscówki, bardzo często zdarza się tak, że jeżeli będziecie ich wołać, a możecie, jak słyszycie, nie wiem czy słyszycie, tam sam gwizda, gada, czy tam ich woła. Oni czasami się boją też podejść, więc wołają na przykład z ziomka. Wtedy dzieje się tak coś mniej więcej takiego, jakby się wiązali w taki mały, dwuosobowy team i oni przeczesują ten teren razem. Jest ich wtedy trudniej rozdzielić, bo oni idą praktycznie plecy w plecy. Jeden osłania przód, drugi tył, no ale trzeba coś wykombinować. Gadżetów widzieliście jest trochę, no na początku tych zabaweczek nie ma, więc no, nie do końca jest możliwość takiej rozrywkowej zabawy. No ale wiedzcie, że jak się pokombinuje, no to wszystko się da, no bo jasne, no to Splinter Cell jest. Tak naprawdę tutaj widzicie, jest właśnie motyw z tym, że gra zachęciła mnie, tak naprawdę zaprojektowana została, żebym skręcił tutaj. Ale ja tutaj w swojej myszkowatości i zaglądania we wszelkie dziury za pierwszym razem poszedłem tutaj i co się okazało, to jest ukryta ścieżka, za którą również dostałem punkty, że poszedłem sobie gdzieś dalej. Zresztą widzicie, Exploration dostałem plus 100. Sprawdźmy zatem, ilu tutaj panów czeka na moje przyjście. Jest ich trochę. Może mogą mnie tutaj złapać. To jest taki cięższy moment w tej grze. Pokażę wam teraz Aerial Knockdown. O kurde, tego nie przewidziałem. Póki jest to białe i póki jeszcze on nie zakolor... Zaciąłem się. Póki ten wskaźnik, który widzieliście, jak oni zaczynają krzyczeć i nas zauważą, nie zabarwi się na czerwono, o Jezu, jesteśmy jeszcze wtedy w miarę bezpieczni. No jak już jest czerwono, no to wybucha alarm i jest w ogóle poruszenie w danym rejonie. No bo tak naprawdę no, tutaj też jest takie przechodzenie jakby z areny do areny, na której to właśnie walczymy sobie z przeciwnikami. Staramy się tutaj jakoś nie zaszaleć głośno. Obserwujemy ich działania i kombinujemy, jak ich tutaj posprzątać, żeby nas nikt nie zauważył, żeby no po prostu nam kulki nie posłał między oczy. Oni są bardzo wrażliwi tak naprawdę, reagują na dźwięki, reagują na to, no, na znikanie strażników, więc już samo to powinno dać do myślenia. Tego możemy akurat zawołać, ale boję się, że jak się odezwę, to przyjdzie ktoś zza rogu i nie będzie to ten, którego bym tutaj chciał przywołać. Możemy też ich oznaczać, w ogóle odbiegłem od tego, bo ja akurat tego mało co używam. Jest tryb egzekucji, wtedy zaznaczamy kolesi, na przykład tych trzech. I kiedy znajdziemy się w zasięgu, te trójkąty zabarwiają się, jak widać, na czerwono. Naciskamy wtedy Y, bo ja gram na padzie, bo jakoś tak Splinter Cell jest dla mnie grą na pada, nie na klawiaturę. No tutaj już nie ma tego biegu, który regulowaliśmy jego prędkość myszką, więc można spokojnie grać sobie na padzie. A w Splinter Cellze jedynce było i w Pandora Tomorrow chyba było to regulowanie biegu, jak dobrze pamiętam. Potem z tego zrezygnowano. No i ci kolesie znajdują się wtedy w pobliżu nas, zabarwia się to na czerwono, naciskamy Y, no i sam tutaj mota tym, co ma w ręce, bo to jest bardzo ważne, bo może ich wszystkich ogłuszyć, no nie chcę tu podejść, o jest, podchodzi. Dobra. Przyszedł. Wtedy wyciąga tam pukawkę, to co ma w ręce i posyła wszystkich do piachu. Może też na przykład ich wszystkich ogłuszyć, więc to jest tak naprawdę bardzo ważne, to co macie wtedy w ręce, bo on akurat tego sprzętu użyje. Zabawy jest co niemiara z takim kombinowaniem. Naprawdę to misje są fajnie zaprojektowane, bo możecie się strzelać, jeżeli chcecie, jasne. Ja na tym poziomie trudności nie mam co tutaj się wychylać, bo naprawdę on mnie tylko zauważy, postrzela do mnie moment i... O! Tu pobrada, czekajcie, muszę go posprzątać. Fuck! Kurde, niepotrzebnie, wiesz, się na to zabrałem. Dobra, mamy motyw strzelania. To białe, co zostało, to jest miejsce, w którym ostatnio mnie widzieli, więc przeciwnik się skupia zazwyczaj na tym miejscu, co daje nam powody do dumy, no nie do dumy, tylko do tego, żeby coś pokombinować i jakoś zamotać ich tam, żeby jednak nie chcieli już nas więcej nigdy w życiu swoim szukać, albo żeby już tego życia też nigdy nie mieli. Wybrałem gaz usypiający, tam postaram się ustudzić ich zapał. Zobaczmy, jak to działa. I już tutaj pan sobie trochę jeden przysnął. Dobra, ten mnie nie widzi. Możemy też podróżować między osłonami, to jest taki zaczerpnięty z Conviction. Tu możemy się dostać do namiotu. Bardzo ważne jest też to, że jak będziecie przyklejeni do ściany i podejdziecie do drzwi, sam nie pojawi się w tych drzwiach, on po prostu sięgnie za klamkę, otworzy te drzwi i będzie dalej siedział przyklejony do ściany. To jest taki fajny element taktyczny, pamiętajcie o tym, jak będziecie tutaj sobie szaleć. Wyciągnąłem mój
strzelacz prądem. Dobra, postaramy się coś zrobić z tym panem. O, idą jeszcze tam ci dwaj. Rzucimy może im tą minę, która razi prądem. O, idzie. Sprawdźmy, czy to zadziała. Okej, tam coś będą szukać teraz. No, jest poruszenie. Więc teraz te ścieżki stały się trochę bardziej nieprzewidywalne, ich patroli. Generalnie ścieżki patroli są nieprzewidywalne, ale zauważyłem, że chyba nie we wszystkich misjach i nie dotyczą one wszystkich wojaków. Co mam na myśli? Chodzi o to, że gra po części losuje to, jak ci przeciwnicy się poruszają, więc nie zawsze jest tak, że na przykład tych trzech kolesi będzie w tym układzie. Może być tak, że ten jeden będzie gdzieś tam u góry na przykład, tutaj będzie jeden na przykład gdzieś w moim miejscu, a jeden będzie w ogóle gdzieś zupełnie indziej, albo będą... będzie, no jakoś inaczej będą się poruszać niż standardowo. Ogranicza to tak naprawdę, no taką potrzebę tego kombinowania, takiego, że nie zapamiętacie tych ścieżek, ze względu, ścieżek poruszania się, ze względu na to, że one potrafią być mocno różniące się od siebie, co może sprawić kłopot właśnie w ocenie sytuacji. A teraz egzekucja. Ale prądowa, więc bezpieczna. Okej, przebrnęliśmy, dostaliśmy kasę za to, że pewnie popieściłem prądem małą populację małego miasta. Tak, bo gra też punktuje takie czynności, jak właśnie wielokrotne na przykład usypianie ich, wielokrotne strzelanie ich z prądem, rozbijanie świateł bez tego, że oni nie zauważą. Taką słowa, wybrnąłem z tego nieźle. Więc no jest tutaj, tak mówię, no, bardzo dużo możliwości kombinacji i stylu rozgrywki. Dobra, tutaj są jakieś drabiny, tam jakaś lina. Ten mi powiedział ten sonar. No, nasz obiektyw nasz ciągnie tutaj. Więc generuje nas, no jest to bardzo też fajny przytyk, no bo te misje nie do końca, ale też nie całkiem są zawsze takie same. Tego spróbujemy tutaj z łapeczki, gdzie? Dobra, dostał. Do cienia. A jego tutaj, bach. Okej. Okay. A nic mi całkiem nieźle, no opykałem się. Gra generalnie jest strasznie trudną rozgrywką, zwłaszcza jak po takiej długiej przerwie, mimo tego, że ja skończyłem akurat Conviction 3 razy, a po długiej przerwie może sprawić ogromne problemy. No, ja tak jak mówię, w tych misjach pobocznych siedziałem godzinę, pierwszą ukończyłem 2 godziny, a z drugiej uciekłem po półtorej, ginąłem tyle razy, że chyba Dark Souls nie dawało rady, znaczy licznik z Dark Souls chyba mniej śmierci mi naliczył niż tamte dwie misje Splintera. No, generalnie chciałem jeszcze powiedzieć o tych misjach pobocznych, jak już przy tym jesteśmy. Tam są, tak jak mówiłem, 3 tryby. Jeden koleś ma misje tylko i wyłącznie koopowe, więc tam nie pójdziecie samotnie. To są misje już, nie wiem z czego one się składają. No i tak ramię zarzuca tyloma rzeczami do opowiadania. Mamy tutaj psa. Wrócimy do tych misji pobocznych zaraz, obiecuję. Mamy tutaj psa. Pies jest najlepszym przyjacielem z człowieka, ale nie sama Fischera, no bo... no nie mógłby być. Problem z tymi psami jest w tej grze tutaj problem. Jest to w ogóle świetnie zrealizowane i pomyślane. Psy łapią zapach sama Fischera. On pewnie wali rybą. No wiadomo, nazwisko zobowiązuje, ale właśnie ten pies czai zaraz mój zapach. Ej, wesoło będzie biegł w moją stronę, no bo przecież pachnie rybą. Dobra, postaramy się go zneutralizować strzelając prądem w kałuże. To też jest taki dobry feature. Pamiętam go jeszcze z Bioshocka, tam tymi plazmidami elektrycznymi można było też strzelać w kałuże, co powodowało obszarowe zniszczenia. Problem jest to, że ten koleś go mi teraz zauważy, ale koleś nie jest problemem. Okej. Okay. Tak, i pies czuje tam sama Fischera, biegnie w naszą stronę. No jak już ma ten zapach, to jest się go ciężej pozbyć. Można go tam za rogu chwycić tak naprawdę, to tak hint. Tak jak jesteśmy teraz, tutaj wtedy podchodzi, jest tam, że można już go zneutralizować, więc ciskamy przycisk, no i ten pies sobie tam dżemkę ucina. Tak, świetnie jest to zrealizowane, ten pies nas goni, podbiega do ostatniego miejsca, w którym nas widział, aczkolwiek nie ma tego alarmu, więc nie ma jeszcze poruszenia wszystkich przeciwników. Jak widzicie, jest tutaj ich sporo rzucanych na raz. No, tutaj jest jeden na dachu, tam widziałem, tutaj dwóch łazi. Przemkniemy, postaramy się przepchnąć bokiem. No bo tam widziałem też kolesi w zbrojach. Jak tak gadam, to w ogóle tak mniej klimatu tej gry łapie, a tak jak nie gadam i gram, to łapię taką wczówkę, że jest naprawdę strasznie... strasznie mi się gra w ogóle, taki spina jest i w ogóle, Jezus Maria, zauważył, już dawno się tak nie derowałem. Dzięki Splinter Cell, uwielbiam cię. Ale nie, to nie była ironia, no serio. No i te psy tam biegną, wracając, skończmy temat tych psów. Biegną, szczekają, jest larmo, ich właściciel zazwyczaj zaraz przybiega. No i szukają nas w tym miejscu, które ten pies oszczekiwuje, czy tam opsika. No, ważne jest, żeby te psy w pierwszej kolejności tak naprawdę ściągać, bo są bardziej upierdliwi niż przeciwnicy. Oni tam się potem rzucają, gryzą nas po ręce, no nie chcą ciasteczka, więc jest też ciężko.
O! I teraz to, co się stało. W ogóle nie wiem, czy znowu zorientowaliście się. Otworzyłem drzwi, koleś zareagował na to. O kurna, ale nie ten miał zareagować. Dobra, trochę spaliłem swoją przykrywkę. Trzymając przycisk sprintu, sam automatycznie omija przeszkody. Jest to taki hint. Więc jeżeli będziecie trzymać A, on będzie skakał przez murki, łapał się krawędzi i tak dalej. Ja tam może jakieś pośle, jakąś zabawkę moją. Na przykład, co my tam możemy puścić? Puścimy tam gaz usypiający, może ktoś się złapie. A! Ktoś się kimnął. Dobra akcja. Czekajcie. Tam jest jakiś pan. Ale po prostu jakiś karabinik za karabinem. No i tutaj się bawimy, nie zabijając nikogo. Widzę, że dwóch kolesi tutaj jest na dole, więc... O kurde, nie wziąłem... A, jest kamera. To jest taki... No wiecie, co to jest za gadżet na pewno. O kurde, idzie! Fuck! Teraz mnie już widzą tutaj, więc zaraz wszyscy przybiegną. Czekajcie, bo zacząłem się właśnie pocić, nie może w nie. Wow, panowie! Panowie, ja tutaj ciasteczkę rozdaję. Fuck, tam uciekliśmy. Chyba zainteresowali się teraz tym balkonem. A to ja zrobiłem się kusaj, po prostu ucieknę. Ale nie, bo tam przecież są następni. Dobra. Dobra, wykiwałem ich wszystkich. To była bardzo dobra ucieczka. Jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale było to wyśmienite. Trochę tak pod z czoła zetrę. Zauczyłbym wodę, ale zakręciłem. Widzicie, pięciu uniknąłem, ale zaliczyło mi to jako panterę, no bo zniciłem alarm i uciekłem. Jak widzicie, misja w ogóle jest długa. Misje są długie, te dla singla, przynajmniej są długie. Nie dla singla, tylko misje z wątku głównego są długie. No, spędzicie i na pierwszy raz to tak koło godziny w każdej. Ich jest 12, więc rozgrywki jest na 12 godzin wątku głównego. Pamiętajcie o tych misjach pobocznych, o których mam nadzieję, że teraz właśnie poopowiadam. Misje poboczne tam... Powtarzam się, są trzy rodzaje. Jedne są tylko na koopa, których nie widziałem, więc nie wiem, czy one różnią się na tych mapach, które są pozostałe misje poboczne. Natomiast inne misje poboczne dzieją się właśnie na tych mapach. Podejrzewam, że one są właśnie w trybie multi. Są ich dwa rodzaje. Jest tam Grim, czyli ta babeczka z pierwszej części. Przepraszam, z ostatniej części. Ona była w ostatniej części. We wcześniejszej też była. To była córka Grima. On tam był gdzieś tam. Okej. I tam u tej babeczki Grim misje polegają na infiltracji i to są misje, które w ogóle tam jeżeli coś zrobicie i was znajdą, kończą się. Nie ma checkpointów w nich, to o czym mówiłem wcześniej, więc kończą się i zaczynamy wszystko od nowa. Misje są te strasznie trudne, bo tutaj bardzo łatwo można być zauważonym. Przeciwników jest tam masa, tam te lokacje są też takie dość spore. Teraz tutaj spróbujemy coś wykombinować z tymi ludźmi. Czekajcie. O, użyjemy tej kamerki w końcu. Jesteśmy. Ta kamerka też przyciąga przeciwnika i wystrzeliwuje gaz. Gaz uzupełniający. Dobra. Dobranoc. O! Dwóch zabiłem. Znaczy uśpiłem. Tak, i u tej babeczki Grim, no właśnie bawimy się w skradankę. Tam jest skradanka pełną gębą, nie możemy być zauważeni, więc... O. Nie, co to było? Czekajcie. Nie o, to co też widzieliście, to jeden z feature, który musicie pilnować przy tym, jak będziecie kogoś usypiać. O Jezus Maria, zauważyli mnie. O Jezu, granat. O Jezu, co ja zrobiłem? Ła! To flashbang poszedł w moją stronę. O, jakie poruszenie wywołałem, przepraszam serdecznie. Tak, i u tej babeczki no takie sytuacje nie będzie miała miejsca, misja już by się dawno tam skończyła. No tutaj trwa nadal. Ja widzicie, zrzuciłem im też flashbanga, nie będąc dłużnym. Więc, no są dwa rodzaje. Kurde, pogubiłem się, przepraszam, za dużo się tutaj dzieje na ekranie. Nie ogarniam. Tak, u tej Grim no jest skradanka, a u kolesia, który tam jeszcze jest i który nam daje misję, bawimy się w hybrydę trybu Horda. Tryb ten wygląda... O, zobaczcie, właśnie jak szybko się ginie. No. Przepraszam, nie wiem co to było. A, zginąłem bardzo szybko, jak widzicie. Okej, okay, u babeczki się skradamy, nikt nie może być wyczajony. Natomiast u gościa bawimy się w tryb... taką hybrydę trybu Horda. Tam jest na poszczególnych mapach, które są inne niż u tej babeczki. W ogóle to nie są te same mapy, żebyście sobie nie myśleli. Bawimy się w Hordę, czyli zarzucanie gracza masą przeciwników w jednym miejscu na raz. Tak w skrócie można opisać Hordę. Oczywiście oni są jeszcze występują w grupach, więc też nie jest to tak, że oni
przyłażą tam setka, tylko przychodzi w pierwszej fali 5, potem przyszło na mnie 10, w następnej fali było już ich 15, a potem było już 17. Przychodzą z psami, są różnie uzbrojeni i generalnie jest tam dość ciężko. Na tym trybie, którym ja gram, no to w ogóle jeszcze starałem ich zabijać po cichu, bo nie trzeba ich na nich wywalać wiadra ołowiu. Można spokojnie sobie zagrać i pozabijać ich cichaczem. Daje to większą satysfakcję oczywiście, natomiast jest to też czterokrotnie pewnie trudniejsze niż wsiekanie wszystkich na plasterki masowo. Wiecie, tutaj już jest mój objektyw, ja tutaj znam taki patent, skrót. Dobra, tam koleś się odwrócił, więc my wpadamy do studni niezauważeni. Ach, bardzo proszę. I w tym trybie horda akurat no, miałem przyjemność z drugiej misji zrezygnowałem, pierwszą przeszedłem, a uciekłem przy pierwszej okazji, bo tam co 5 fal można zrezygnować z tej misji, więc zrezygnowałem czym prędzej. Natomiast druga mapa mnie zmęczyła na tyle, że stwierdziłem, że muszę zaupgrade'ować ekwipunek i mieć lepszą zbroję, żeby tam się bawić, no bo tam już mogą nas zauważyć i zabawa jeszcze nabiera większych rumieńców, no bo wyobraźcie sobie tam tych 10 chłopak, którzy biegną w naszą stronę, ale tam też tych 10 chłopak nie występuje od razu, oni wychodzą też tam grupkami. Jak wykończymy jedną grupkę, z tej piątki na przykład wychodzi fala trzecia, chłopła 15, na nas wychodzi naraz na przykład, nie wiem, tam 7 kolesi i pies. Pies jest też zaliczany jako przeciwnik, więc powiedzmy, że wykańczamy ich wszystkich i wychodzi te pozostałych 8 na przykład. Więc to nie jest tak, że oni wychodzą na nas i zalewają nas po prostu populacją czegoś dużego, skniałem jakiegoś Tesco podczas promocji karpia, to nie jest tak, że to właśnie tak wygląda. Natomiast jest strasznie trudne. No ja staram się, tak jak mówiłem, grać tam też cichaczem, co jest w ogóle 4 razy trudniejsze, a przepraszam. Jest trudniejsze, a włączając w ogóle ten najwyższy poziom trudności, to już jest taki lekki sadomasochizm, na początek przynajmniej. Ze względu na to, że zdrowie tam się nie odnawia, więc jeżeli dostaniecie kulkę, no to nie ma jak go odnowić się biologicznie. Nie ma tutaj apteczek w ogóle w tej grze, na tych innych trybach odnawia się zdrowie automatycznie, jak gdzieś przycupniemy. Nie zauważyłem, ale chyba też nie wiedziałem tak naprawdę o tym na najwyższym trybie. A tam jest jeszcze inteligencja bardziej podkręcona i zniszczenie kule robią większe, więc ginie się tak naprawdę jeszcze szybciej niż ja zginąłem tutaj. Tam właściwie każde pojawienie się przed kolesiami kończy się tym wycieczką do krematorium. No nie da się tego inaczej powiedzieć. Gra naprawdę straszny nacisk położyła na skradankę, ale umożliwia też czasami strzelanie. To jest bardzo fajne tak naprawdę, bardzo to kręci. Kręci mnie przynajmniej, no lubię skradanki, no nie wiem jak wy. Podejrzewam, że skoro tu jesteście, to pewnie trochę z nostalgii i sprawdzenia, czy ten Splinter to też taka kupa jak ostatni, ale Conviction tak naprawdę nie był taki zły. Nie dla mnie przynajmniej. Powoli zbliżamy się też do końca dzisiejszych luźnych gadek. Nawet całkiem sprawnie mi to poszło, nie wiem czego to zasługa, chyba tego, że się obstrykałem z tą grą, bo na początek tej misji, jak grałem, nie był taki różowy. I filmik, który nagrałem z tamtego, to jest jakiś w ogóle taki blooper, ale już go wywaliłem, żeby nikt go jednak nie zauważył. Strasznie kiepsko mi tam szło po prostu. Była tu jakaś brutalna scena, akurat fabuła jedzie do przodu. Nie jest to jakiś mega spoiler, leciutki. No, wiadomo, nie ma się czego spodziewać, jeżeli gramy tutaj i pokazujemy grę, no to przecież nie unikniemy tego. Graficznie, jak widzicie, jest nawet spoko, no ten Unreal Engine 4 chyba, czy 3, nie, to 3. O, któryś Unreal Engine daje tam radę, on nie jest to jakiś może... Nie no, generalnie mi się podoba, co tu dużo mówić. Mi się podoba, głosy są spoko, Michael Ironside'a nie ma, ale jakoś to specjalnie tutaj nie przeszkadza, przyzwyczaić się do nowego Sama idzie szybko. W ogóle voice-overy są zrealizowane fachowo. Czekajcie, bo on goni. O czym natomiast należy wspomnieć, zanim skończymy ten filmik, to o problemach, jakie ta gra ma ze sobą. Straszne jest utrudnione korzystanie z pada, naprawdę jest strasznie, tak jakby gra zmuszała mnie do gania na klawiaturze. Musiałem się trochę namęczyć, żeby w końcu jednak na nim zagrać. No ale jak już się to odpaliło, to już jest w gra się wyśmienicie. Inny problem to to, że gra zajmuje 20 giga, a Uplay Ubisoftowski ma jakieś problemy z transferem i raczy nas transferem rzędu 300-400 kilobajtów, więc jak kupicie tę grę, no to macie właśnie w dystrybucji cyfrowej, to macie ściągania pół dnia. A już inną rzeczą jest to, że jak widzieliście, mam włączony język polski, przynajmniej w napisach. I jak widać, ten język polski jest zrealizowany wyśmienicie.
Nie, nie jest. Jest. Błędów jakichś specjalnie nie ma. Nie widziałem coś, żeby się śmiać jak w Call of Duty. Ale jest niuans taki, że on jest tylko spolszczone są napisy kwestii mówionych, wszystko inne menusy zostały nieruszone. To, co dzieje się teraz na ekranie, to podliczenie właśnie stylu mojego rozgrywki, tych punktów wszystkich, o których mówiłem. Combat Knockouts to jest, jak już są świadomi, był alarm, to widzieliście to zresztą, Combat Kills nikogo nie zabiłem, jak widzicie, mam czyste rączki. A u góry są też Daily Challenges, to znaczy to Daily Challenges, to nie są dzienne wyzwania, to są wyzwania, które możemy realizować grając i dostajemy za to bonusową kasę, więc jak widzicie tej kasy, zobaczcie w prawym górnym rogu, jest masa, a ta gra jeszcze gra. A po tej misji jeszcze ten licznik skoczy do góry, teraz zobaczcie, przeliczenie właśnie. Patrzcie, pieniędzy! Leaderboards, więc każda nasza misja jest też również spięta z online'em w ogóle, więc możecie konkurować z innymi graczami. Czas chyba na werdykt, no bo doszliśmy do końca, przeszliśmy całą misję, pół godziny nam zajęła. Resztę wam wytłumaczyłem, powiedziałem co i jak. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jakieś misje poboczne, jasne, zrealizuję, zostawcie komentarz. Mam w planach jeszcze zagranie z kimś koopa, jeżeli będzie chciał mi nagranie tego, bo wydaje się smakowitym kąskiem ten koop. Zgrane działania, tutaj dwóch. No tutaj niektóre mapy też są zaprojektowane właśnie w tych koopach, w tych misjach koopowych do współpracy. Także niektóre ścieżki są niedostępne dla jednego gracza, na przykład tam trzeba muszą się dwóch graczy podsadzić. No, na pojedynkę to jest niewykonalne, więc tam po prostu iść się nie da. I to by było tyle. Obejrzeliśmy w luźnych gadkach. No, jakoś zadziwiająco luźne. A tutaj dzieło inżynierów, jak widzicie. Inżynierowie to śledzili. Obejrzeliśmy Splinter Cell Blacklist, pograliśmy w niego. Ja nie mogę się od niego osobiście oderwać, mimo tego, że wyzwanie jest dość wysoko. Aczkolwiek no im dalej w las, tym trochę robi się jednak łatwiej, więc jak w kierunku. No, już tam rączki też wyrobione. I o, czekajcie, bo tu się dowiecie, kto to był. To za duży spoiler, chociaż co wam to da. Jest coraz fajniej tak naprawdę, zabawa się rozkręca, ten ekwipunek, mimo tego, że już jest go tak bardzo dużo, no nie przeszkadza, jest jeszcze go trochę do odblokowania, no nie wiem co będzie potem, pewnie tak jak w Assassin's Creed nie będzie gdzie te pieniądze wydać. Ale gra się fajnie, wygląda to fajnie, feeling jest fajny, Sam Fisher się sprawuje, jest no taki jak był Sam Fisher, oprócz tego, że nie wygląda już jak George Clooney. Nie brakuje mi Michaela Ironsidea, tak szczerze mówiąc, nie miałem ani przez moment jakieś takie wątpliwości. Ach, tak szkoda, że nie ma Michaela Ironsidea już jako sama Fishera, chciałem powiedzieć Splintera, ale Splinterem, a w sumie nawet nie wiem kto jest w tych nadchodzących żółwiach ninja. No możemy sobie tutaj, jak widzicie, połazić po tym samolocie, pozwiedzać, nic nie możemy niestety dotknąć, więc jest mało interaktywnie, ale możemy sobie tutaj modyfikować giry, nie tylko przed misją. Z tym kolesiem możemy pogadać, a tutaj jest coś, co nawet nie wiedziałem, że jest, czyli jakieś tutaj dane wywiadowcze. No tu są dostępne misje, tu są koncepty do odblokowania. Więc zbieractwa jest trochę. Dla każdego coś miłego, to są akurat zrzuty ekranów, boże, jakieś koncepty z misji. Widzę, że w tych szpiegach to są rzeczy, których jeszcze nawet nie widziałem. O których mi się nawet nie śniło! Google i gadżety. No więc każdy, myślę, będzie usatysfakcjonowany. Zrobili z tego naprawdę porządną grę. Cieszę się, że im to tyle zajęło. To jest jedyna gra, która była tworzona w takich bólach, a która odniosła, a właściwie przeżyła tak długą drogę i takie bóle podczas porodu. Natomiast okazała się grą całkiem fajną. Nie można tego powiedzieć o Duke Nukem Forever, ani nie można tego powiedzieć o żadnej innej produkcji, która była tworzona przez tak długi okres czasu. A już nie pamiętam, kiedy o tym Blackliście usłyszałem. To jeszcze miał być Splinter, który miał być symulacją walki w tłumie. A nie, to był Conviction. A dobra, no to Blacklist to nie był tak tyle, to Conviction był rebootem. Już się teraz sam zamotałem. No Blacklist generalnie też miał jakiś problem, on tu wyszedł źle, tu go resetowali. Zaraz. Teraz sam mam wątpliwości, czy tak było z Blacklistem, czy to chodziło o Conviction. Chyba chodziło to jednak o Conviction. Co ja w ogóle powiedziałem? Dobra, wiecie co, kończę. To byłoby na tyle. Obejrzeliście luźne gadki, czyli filmiki bez edycji. Nie wiedziałem tutaj ani grama głupot, które wypowiedziałem. Nie wiedziałem ani grama rozgrywki, mimo tego, że nie umarłem ani razu. To nie jest to zasługa tego, że jest jakiś niższy poziom trudności. Graliśmy na hardzie. Hard jest naprawdę hardy. I trzeba mieć jaja, żeby w nim się poruszać.
Czuję, że moje właśnie już wyrosły, skoro tak gładko mi poszło. To byłoby na tyle. Mówi do was Nitek. Dzięki za spędzony czas. Luźne katki! Zapinają się i już nie są takie luźne. Cześć!